Hej, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Krizu, a to są moje widzimisia. Na wstępie tego nagrania chciałem podziękować jednemu z Was, mianowicie Zaxowi454, który dla mnie stworzył dwie grafiki, w czym jedna została awatarem, a druga jest do cyklu FIFA stworzona. I przerobił moje intro do vlogów, którego niestety nie mogę użyć, gdyż po konsultacjach z moją przyjaciółką, która jest taką moją dobrą duszą, doszliśmy do wniosku, że jednak vlogi są czymś na tyle osobistym, że powinienem sam dbać właśnie o intra. W każdym razie dziękuję Ci bardzo, Zach, za Twoją pracę. Do tych prac umieszczam linki tutaj w opisie. Więc zapraszam Was do obejrzenia, do ocenienia i do skomentowania. Prace są naprawdę dobre, więc jest na co popatrzeć. Ale przechodząc już do głównego tematu vloga, porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o szacunku. Nie będzie to miało nic wspólnego z szacunkiem ludzi ulicy, więc nie bądźcie zawiedzeni. Chociaż mam nadzieję, że to będzie akurat pozytyw. Tak, porozmawiamy sobie o szacunku do ludzi starszych i o szacunku ludzi starszych wobec ludzi młodszych. Nie będę mówił tutaj jakby swojego zdania tak stricte wprost. Opowiem Wam trzy historie, które się przydarzyły w moim życiu i sami wysnujcie wnioski, podzielcie się nimi w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy, co na ten temat sądzicie. Dobra, tak. Pierwsza historia wygląda następująco. Ona w ogóle miała miejsce, jak byłem bardzo młody. Miałem chyba 15 bądź 14 lat. Tu byłem w gimnazjum jeszcze. I w pewne wakacje z babcią adoptowaliśmy psa ze schroniska. No i ja tam z tym psem sobie chodziłem, a że byliśmy raczej fanami puszczania psa bez smyczy, tak, żeby pies sobie łaził za nami. Więc ten pies sobie tak chadzał. No i pewnego razu podbiegła jakaś dziewczyna, złapała tego psa, przytuliła się do niego, zaczęła płakać jakimiś rzewnymi łzami i mówić, że to jest jej pies i że mi go oddał. No ja wtedy byłem dzieciak jeszcze, tak, miałem 14 lat, to się przestraszyłem, nie wiedziałem, co mam zrobić, bo ona była starsza ode mnie. Ale to po prostu zawołałem tego psa i on poszedł za mną, tak? Tak się okazało, że był wierniejszy mi. No i zwiałem, tak? Zwiałem stamtąd, bo no nie miałem totalnie pomysłu, co by wypadało zrobić w takiej sytuacji. Ale się okazało później, że ta dziewczyna chodzi ze mną do szkoły i wie, gdzie mieszka, no bo mieszkałem blisko szkoły i jakoś, nie wiem, wypatrzyła czy cokolwiek, nieważne, gdzie mieszkam i wiedziała to. I te historie się później powtarzały, takie podobne, wiele razy. I co to ma do tego szacunku wobec starszych? No mianowicie powtórzyła się jedna taka sytuacja. Ta dziewczyna nas zobaczyła na osiedlu z tym psem i zaczęła wykrzykiwać, że jestem złodziejem, że ukradłem jej psa, że jestem bandytą i takie niestworzone rzeczy. I pojawiła się pewna starsza pani, której w ogóle nie przeszkadzało to, że nie znała sytuacji, nie znała kontekstu, nic nie wiedziała. I ja zgadała razem z tą dziewczyną, że jestem złodziejem i tak dalej, i tak dalej. No w ogóle nie znam sytuacji, tak? No i właśnie to jest a propos szacunku, co to ma do szacunku, tak? Że ciężko szanować ludzi, którzy postępują tak niemądrze, tak? I to była jedna z sytuacji, jedna z wielu sytuacji, więc przytaczam tylko jedną. Ale kontynuując dalej tego vloga, tak jak mówiłem, druga sytuacja, druga historia wydarzyła się w sumie niedawno, 2-3 dni temu. Miała miejsce u mnie w domu. Mianowicie nagrywałem materiał dla Was, jakiegoś tam let's playa. Nie zdradzę tajemnicy na razie, co to było. No powiedziałem w domu babci tak, że nagrywam, że mam mi nie przeszkadzać, że prosiłem, żeby mi nie przeszkadzała, tak? I że jak nagram, to dam znać, tak? No ale oczywiście jak to babcia po 5 minutach słyszę dobijanie się do drzwi i przyniosła obiad, tak? Mimo, że mówiłem, że pójdę po niego jak nagram, skończę, tak? 10 minut później
czyli w 15 minucie już nagrywania tego let's playa, znowu ktoś wpada do pokoju, oczywiście babcia. Z czym? Z żarciem dla szczurów. Tak, bo szczury sobie pomieszkują u mnie w klatce, u mnie w pokoju i babcia czuła taką nieodpartą potrzebę, żeby dokarmić je akurat wtedy, kiedy nagrywam. Strasznie mnie z równowagi wyprowadziła ta sytuacja, ale też tak sobie pomyślałem, dobra, kryzys, opanuj się, babcia chciała dobrze. Tak, no, nie chciała nic złego, tak? Więc nie zrobiłem żadnej awantury, nie nakrzyczałem na babcię, nic. Ale już też babcia nie dała spokoju, tak? Po raz trzeci wpadła jakieś 5 minut przed końcem nagrywania, już się powoli żegnałem, tak? I wpadła i tutaj narobiła szumu przy kamerze, wlazła w kadr, bo przyszła zobaczyć, czy jem, tak? No przecież mówiłem, że nie jem. I właśnie mnie to tak zdenerwowało, że nie potrafiła uszanować tego, że prosiłem o ten spokój, tak? Że wytłumaczyłem jej, co robię. Powiedziałem, że zjem później, ale ona to miała gdzieś. Mnie strasznie to zdenerwowało wtedy. Ten taki brak szacunku, tak? No ale nieważne. Trzecia sytuacja, krótka, przydarzyła się też jakoś, nie wiem, pół roku temu, rok. Pracowałem w jednym z magazynów w Łodzi, a że on był po drugiej stronie miasta, to tak się dobrze złożyło, że akurat jeden z kolegów z pracy mieszkał blisko, to mnie zawoził i przywoził, tak, z pracy. Gościu miał 40-45 lat. Zbyszek, pozdrawiam oczywiście, jeśli kiedyś to zobaczysz. I jechaliśmy z pracy, tak? Nie pamiętam, o czym rozmawialiśmy, nie pamiętam dokładnie tematu, ale wiem, że powiedział takie zdanie, że dlaczego mam wymagać od ciebie szacunku za to, że jestem starszy? Dlaczego mam wymagać szacunku za to, że mam doświadczenie, które ty będziesz miał? I nie wiem, czy powiedział to szczerze, nie mi oceniać, tak? Ale wiem, że zdobył tym zdaniem właśnie u mnie szacunek. Że nie wymagał szacunku bezpodstawnie, tak? I sam był świadom tego faktu. Nawet jeden ze znanych stand-uperów amerykańskich, George Carlin, wspominał o tym z jednych stand-upów. Więc wychodzi na to, że jest jednak więcej osób dorosłych, które też tak myślą. Tak, też tak właśnie uważam, że na szacunek rodzice, czy tam ogólnie osoby starsze powinny sobie zasłużyć. Nie powinny wymagać szacunku przez to, że są, nie wiem, właśnie rodzicami, czy że ktoś jest, nie wiem, księdzem, czy że ktoś jest policjantem, czy że ktoś jest nauczycielem. To do niczego nie obliguje. Na szacunek powinno się zasłużyć, tak? Tak, opowiedziałem wam tę historię. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Zostawcie po sobie ślad. Łapki są wasze, subskrypcje są wasze. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam ponownie. Bye!